Siema, siema. W dzisiejszym filmie nocna akcja. Nocna akcja, coś? Co będzie mówić? Jedziemy. Nie ma to tam nic więcej skupienia. Ziołka 8, 64 pary. Skoszona. Oso było 20. To 24 tony. Niecałe 125 ton. I teraz weźmiemy obornik na tą działkę. Jutro od rana jedziemy w rzepek. Myślę, że wymienione. A teraz jedziemy po obornik. Od razu. Subskrybujcie kanał i lajkujcie. Lecimy po 70 subskrypcji, a jak już jest 70, to lecimy po 80. Około 20 przyczep się przydało przywieźć tego obornika, ale to też trochę w drogi jest. Tu mamy 10, 12 km w jedną stronę. Z taką prędkością, jak jedziemy 43, cały czas lecimy, szybko pójdziemy. Małym by było może szybciej. Będziecie pisać, że małym będzie szybciej. No co, dużym jeszcze, jak małym, wzięłaby na HL. Przejść tam mniej, ale szybciej. Ale nie wiem, czy da radę. Mały. Zejdziemy tym. Jakoś się uda. Ładujemy się. Dobra. Załadowaliśmy się. Możemy jechać. Ciężko ma. Chociaż nie ma takiego dużego ruchu jak przejście. Przejście. Jeździmy obornikiem do 30 na godzinę, tak było maks. Rowery jeżdżą, ludzie chodzą. Teraz auto ci przywiezie na cały czas. Co lecisz fajnie. Thank you.
Меня тушка сожжена. Очищенная копы. Вот их боли в трогах. Вот гуля. Сейчас помашу с чума-то маме. Максимально их там почти два дня все у меня под гуля. Нема шанс. Не, бо мислям, що то там до собаку пенсі, а до гори не доходжу. Не, а чи ще опорцем, що таку не платить. Батько то би добавив. Zato stoi hadaran, noc przestoi, zamknięty jest, hadar przypięty jest. To było na tyle w tym filmie. Ponad 10 minut filmu. Irlak w czapach górnika przywieziona i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.